najlepszy tatar w Warszawie. Popytałem paru znajomych z branży, posprawdzałem opinie i jedno miejsce przewijało się tam za każdym razem. Stary Dom, restauracja Piotra Adamczyka. Wchodzimy tam. Na początek nie mogliśmy odmówić sobie pieczywa z masłem, smalcem i ogórkami, co świetnie zaostrzyło apetyt. Jeżeli chodzi o tatara, to lokal ten oferuje tatar z dojrzewającej wołowiny, przygotowywany przy gościu przez doświadczonych kucharzy. Koszt 53 zł. Czy to dużo, czy mało, to ocenicie sami w komentarzu. W jego skład poza mięsem wchodzi dużo pieprzu, sól, ogórek kiszony, grzybki marynowane, cebula, olej słonecznikowy, przyprawa Maggi, co nieco mnie zdziwiło, musztarda i żółtko. Następnie wszystko jest mieszane i przekładane na talerz. Szybka ciekawostka. Aktualnie serwuje się tutaj ponad 150 tatarów dziennie. Wracając do jedzenia. Nie ma tutaj nic przekombinowanego. Prostota, która jednak dopieszcza podniebienie. Tatar jest pierny, mięso soczyste i świeże. To czuć. Dodatkowo uzupełnienie klasycznymi dodatkami i mamy coś naprawdę pysznego. Czy jest najlepszy? Tego chyba nie powiem, ale na pewno jest bardzo wysoko. Miłośnicy tatara, sprawdzajcie. A co najlepszego chcecie, żebym przetestował następnym razem? Dajcie znać w komentarzu.